Chmury w grach to przesada. O, to sobie widzowie zobaczymy. To ten mądry, nie? To ten mądry. Dobra, zobaczmy widzowie, co tutaj Head ma do powiedzenia na temat chmur w grach komputerowych. Let's go. Chmury w grach są na tyle skomplikowane, żeby można było na ich temat napisać 80-stronicową pracę pełną wzorów, metod i sztuczek. To niepozorne zjawisko atmosferyczne, które znamy z rzeczywistości tak dobrze, że aż nie zwracamy na nie uwagi. W świecie gier wideo staje się... Chmury są niesamowite. Jezu, jak one pięknie wyglądają. Na temat chmur powstały niezliczone wpisy, analizy, całe wykłady. Czasem udaje się zrobić tak, że chmury w grze są, czasem wydaje się, że są, a czasem są, ale tak nie do końca. Widzicie te cienie rzucane przez imponujące obłoki? No cóż, jakieś obłoki tu są, ale na pewno nie rzucają żadnych cieni. W Genshin Impact na świat nałożona jest ciemna tekstura, żeby dać efekt chmur zasłaniających słońce. Jest zupełnie niezależna od wizerunku chmur na niebie, tworząc odważną iluzję, której wielu graczy nie zauważy. Trudno byłoby osiągnąć ten efekt inaczej, biorąc pod uwagę, że mówimy o grze działającej na urządzeniach mobilnych. Gdyby tak nie było, no to mamy 2024 rok, w silniku Unreal są już gotowe, działające chmury, z których można dowoli korzystać. Jak jednak opisuje jedna z niezależnych producentek, odpalenie takich obłoków na przeciętnym urządzeniu mobilnym daje wydajność na poziomie 3 klatek na sekundę. Dopiero podróż przez kolejne optymalizacje, sztuczki i obejścia pozwala osiągnąć płynność. Taką podróż przeszli też niezliczeni twórcy gier na pecety i konsole. Chociaż wszystko zaczęło się od płaskich obrazków przypominających chmury, to wraz z rosnącą mocą obliczeniową deweloperzy zapragnęli więcej. Podróż w stronę... Nie wiem, kiedy ostatnio, serio, spojrzałem na chmury w grze. Ja już tymi grami jestem tak zaślepiony. Może to już jest takie filozoficzne. Tak jak chodzisz do pracy i nie patrzysz na to, jaki piękny jest świat, to może ja gram w taki sposób w gry, że patrzę na wszystko, a nie na te piękne szczegóły chmur w powietrzu. Na przykład, czy Lies of P ma chmury? Nie wiem. Czy Dark Soulsy mają chmury? Nie wiem. Nie wiem, w jakiej ostatniej grze ja zwróciłem uwagę na niebo. Naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio zwróciłem uwagę na niebo. Jak wygląda powietrze w Dragon's Dogmie? Nie wiem. Na pewno nie w Tibi patrzyłem. Szybki przerywnik. Widzowie, przypominam wam bardzo serdecznie o tym, że na kanale posiadamy funkcjonalność membershipów i normalnie bym tego nie reklamował, ale mamy cały czas powiększającą się społeczność i coraz więcej osób faktycznie zaczyna z niej korzystać, więc stwierdziliśmy, że dodamy wam kilka perków, jakim jest oglądanie wcześniej wideosów, otrzymanie pocztówki ode mnie, otrzymanie kubka czapki lub jakieś pierdoły, którą za pół roku będziemy się dla was zajmować. I przede wszystkim dostęp do Discorda, który jest zamkniętą społecznością, gdzie często sobie z widzami po streamie siedzimy, gadamy, gramy w jakieś gierki, jak ja nie streamuję, mamy też jakiś taki wolniejszy dzień, co się rzadko zdarza, to też jestem tam dostępny, no i codziennie można sobie podyskutować na jakieś ludologiczne tematy. Macie to pod spodem w guziku membership albo członkostwo, no i tak naprawdę to tyle. Zapraszam do przyjrzenia, no i miłego oglądania materiału, zostawcie lajka. Godnych chmur, które będą odpowiednio oświetlone, uformują się w realistyczne kształty, a być może nawet pozwolą na lot wśród nich, to podróż przez kolejne technologie i formuły, przez fizyczne zasady, którymi rządzi się rzeczywistość i przez rosnące wymagania sprzętowe. Chmury w grach to przesada. Z tymi wymaganiami sprawa jest poważna. Jeszcze niecałe 10 lat temu, pracując nad Horizon Zero Dawn na PlayStation 4, twórcy zmagali się ze swoimi ambicjami na temat chmur. Pierwsze podejścia do ich stworzenia zakończyły się sukcesem. Obłoki prezentowały się fantastycznie, szybkość działania 1 klatka na sekundę. Z perspektywy jednego z twórców, który wcześniej pracował nie nad grami, tylko nad filmami animowanymi, można było powiedzieć, że robota zrobiona i pora na CS-a. W animacjach jest mnóstwo zaawansowanych rozwiązań i matematycznych formuł na wyliczenie sprężystości każdego włosa Meridy Walecznej, a moc obliczeniowa schodzi tam po prostu na dalszy plan. Jeśli coś da się zrobić... Bo się to prerenderuje, nie? To nieważne, czy zajmie to 2 sekundy, czy 2 godziny. Jedna klatka obrazu może się rysować i kalkulować choćby i cały dzień na wielu komputerach jednocześnie.
gry wideo. Z Toy Story chyba tak było. Toy Story było świetnym przykładem tego, że w ogóle wyemulowanie Toy Story i sprerenderowanie tego trwało kilkadziesiąt lat, ale z uwagi na to, że było rozłożone na różne komputery i potem złożone, to faktycznie byli w stanie to w normalnym czasie wyrenderować. Ale w Toy Story każdy włosek na tych potworach był osobno właśnie jakoś tak renderowany i było świetnym. Tam jedna klatka, nie Toy Story, kurwa, jak się to nazywało? Potwory i spółka. I tam jedna klatka się serio kilka dni, stary, renderowała. W odróżnieniu jednak od animacji powstają na naszych oczach i na naszych komputerach. I nagle te same rozwiązania trzeba zoptymalizować, tak żeby działały kilkadziesiąt razy szybciej. A jeśli nie da się tego zrobić, to trzeba stworzyć nowe rozwiązania. Końcowy efekt i tak będzie wymagał od gracza nie byle jakiego komputera, który w najgorszej sytuacji będzie generował swoje własne chmury. No chyba, że skorzystacie z usługi grania w chmurze. Sponsorem tego odcinka jest Nvidia, a korzystając z subskrypcji GeForce Now możecie grać w najbardziej wymagające produkcje z waszej biblioteki. Giga dobra rzecz, sam ją reklamowałem, mogę ją polecić. To znaczy komputerze albo smartfonie, bo nagle nawet to urządzenie, które nie radziło sobie z chmurami silnika Unreal, może stać się prawdziwą bestią gamingu. Za pomocą GeForce Now łączycie się z potężnymi komputerami wyposażonymi w najnowsze karty graficzne Nvidia, na których odpalacie swoją grę. Do was przesyłany jest tylko gotowy obraz. Można ustawić jego parametry, rozdzielczość, jakość i tak dalej. Oczywiście wymaga to bardzo dobrego łącza, więc warto wcześniej przetestować jego szybkość. U mnie przy subskrypcji Ultimate, która daje do dyspozycji najsilniejsze... Tylko zaznaczę, że można to przetestować za darmo i można za darmo grać przez godzinę. Naprawdę, to jest super rzecz, bardzo polecam. Wydaje mi się, że to jest najlepsza rzecz dla studentów, którzy mają laptopa, który nie jest gamingowy, a mają w akademiku albo na mieszkaniu dobre połączenie neta. Serio, to jest świetny produkt wizowy. Przez komputerów wszystko działało zaskakująco płynnie. Grając w Forza Horizon 5 nie czułem, że gram w chmurze, a mimo, że osobiście mógłbym odpalić tę grę na swoim komputerze, musiałbym ją też najpierw pobrać i zainstalować. A tutaj gram od razu, a mój komp jest cichy i nie dorabia sobie jako kaloryfer. Zresztą możecie sami spróbować, jak to działa, bo godzinne sesje są darmowe. Musicie mieć wcześniej grę w swojej bibliotece, ale dzięki temu zachowujecie wszystkie zapisy, achievementy i tak dalej. Usługa obsługuje ponad 1000 jest input lag? Cyberpunk. Ja grałem na 11 milisekundach i przyszedłem stary Souls-like'a na tym, więc ten input lag w większości gier, może w strzelankach to zauważysz, ale w każdym innym typie tytułu tego nawet nie zauważysz, wariacie. Fortnite, Dragon's Dogma 2, wspomniany Genshin Impact czy Death Stranding, z czego ten ostatni ma swoją drogą naprawdę imponujące chmury. Nie jest to dziwne, bo Hideo Kojima wraz ze swoim studiem użyli przy produkcji Death Stranding silnika Decima. Jest to autorski silnik przygotowany przez ekipę z Guerrilla Games, która przygotowała zresztą nie jeden, a dwa artykuły poświęcone chmurom w grach. Jeden przy okazji Horizon Zero Dawn i drugi przy okazji dodatku do Horizon Forbidden West, w którym możemy wznieść się ponad te chmury. To tutaj między innymi zobaczymy prawdziwe trójwymiarowe obłoki, które wciąż jednak nie są pozbawione ukrytych sztuczek. Zanim jednak się im przyjrzymy, zobaczmy, z czym musieli sobie radzić twórcy kilka generacji konsol wcześniej. Chmury. Oj! No nie wiem Kasper, tutaj emulowany produkt definitywnie widoczny, ponieważ są wszystkie tutaj piksele ze sobą zespojone. No nie wiem na czym to jest odpalone. Nie no, ten filtr ohydny. Mają bujną historię. Już w latach 80. nie obyło się bez chwytów tego typu. Jeden kształt w różnych kolorach, robiący za krzaki, ale też właśnie za chmury, pozwolił twórcom Super Mario oszczędzić drogocenne miejsce w pamięci. W pierwszych grach trójwymiarowych obłoki były częścią nieoświetlonego i płaskiego tła. Niebo, które było po prostu otaczającym mapę sześcianem albo kopułą, było spięte z graczem nierozerwalnymi więzami. Kiedy poruszał się gracz, to poruszało się też niebo. Trochę jak księżyc chodzący za nami w rzeczywistości, ten efekt był prosty, ale w sumie sensownie oddawał rzeczywistość. Horyzont jest na tyle daleko, że i tak wydaje się być nieruchomy. Jedyny problem to właśnie... Co to za gra? Przywieszone do tej teatralnej scenografii może i wyglądają jako tako przyzwoicie, na pewno lepiej niż jakby ich w ogóle nie było, ale trudno wykrzesać z nich coś więcej. Co nie znaczy, że się nie da.
To remake Demon's Souls? Przy produkcji The Last of Us, które, pamiętajmy, powstawało jeszcze na PlayStation 3, twórcy też zdecydowali się na płaskie niebo. To niebo było już bardziej artystycznie przemyślane, miało różne rodzaje chmur, światła, wszystko zdeformowane w taki sposób, żeby ładnie owijało się wszędzie wokół mapy. Ekipa postawiła sobie jednak poprzeczkę jeszcze wyżej i postanowiła wprawić te płaskie chmury w ruch. Żeby to osiągnąć, wykorzystano technologię, która stopniowo deformuje, zakrzywia obraz w taki sposób, żeby wyglądało to jak ruch. Trzeba tu wziąć pod uwagę kilka rzeczy, na przykład to, jak działa perspektywa, jak ruch odbywa się w stronę tego samego punktu odniesienia i wiedząc to wszystko, można zaprogramować ruch, rysując precyzyjną ścieżkę, wzdłuż której obraz będzie się dopiero wił. Jedyny minus to, że tworzy się taki dziwny artefakt na samej górze tego nieba, ale to rozwiązano akurat w łatwy sposób. Po prostu gracz nie może spojrzeć tak wysoko. Płaskie niebo, z ruchem czy bez niego, to bardzo tanie rozwiązanie, jeśli chodzi o moc obliczeniową, która jest wymagana. Pozostawia ono jednak wiele do życzenia w kwestiach wizualnych. Jeśli chcieliśmy dostać więcej, musieliśmy poczekać na kolejną generację sprzętu. Jednym z wyzwań, przed którym stali twórcy, projektując trójwymiarowe chmury, był ich kształt. Obłoki są nierównomierne, poszarpane, każdy wygląda inaczej. Stworzenie takiej geometrii to jedno, ale późniejsze wyświetlanie jej, wykonywanie na niej jakichś operacji, obliczeń, sprawia, że sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Oczywiście i na to jest pewien sposób, a popularna metoda to tak zwane tekstury 3D. Bierze się model, cały kształt i dzieli się go na płaskie wycinki. Wygląda to trochę tak jak skan mózgu. Obserwujemy go z jednej perspektywy i po prostu zmieniamy głębokość. Wchodzimy dalej i dalej, oglądając kolejne plasterki. Nie mogę oglądać takich rzeczy, bo mnie głowa boli, nie? Mózg mnie boli, jak to oglądam, jak jest mózg prześwietlany. Też tak macie? Te wszystkie plasterki kształtu są układane obok siebie i dają nam jedną, dwuwymiarową teksturę. Teraz, kiedy odpalimy grę, ten kształt będzie w pewnym sensie rekonstruowany poprzez ułożenie tych wycinków jeden za drugim. Wciąż pozostaje nam jednak pytanie, co w tych wycinkach umieścić, jak uzyskać kształt chmury bez tworzenia go ręcznie. To jest miejsce, w którym sztuka spotyka sprytne rozwiązania technologiczne. Naszym kształtem może być nawet prosty sześcian, kula czy cokolwiek, co jako tako przypomina obłok. Będziemy udawać, że w nim rzeźbimy za pomocą nakładania odpowiednich tekstur, które z kolei zawierają różne rodzaje losowego szumu. Każda kolejna warstwa szumu pozwala nam dopracować inny element tego całego kształtu. Ogólną sylwetkę, krawędzie, detale. Stworzyliśmy chytry kształt trójwymiarowy, który jednak nie zachowuje się pod wpływem światła dokładnie tak jak prawdziwa chmura. Obłok jest w środku niejednolity. Gdzieś gęstość jest większa, gdzieś mniejsza. Całość składa się z kropel i kawałków lodu, które zachowują się dość specyficznie w reakcji na promienie światła. Stosunkowo mało z nich jest przez chmurę absorbowane. Częściej ma miejsce rozproszenie tego światła, nieraz wielokrotne, zanim wydostanie się ono z powrotem na zewnątrz. Żeby to odpowiednio odwzorować, używa się techniki o nazwie ray marching. Promień puszczony prosto z oka kamery przeszywa obłok na wylot, ale po drodze kilka... Potworzyca przynosi jadło z ciał i rozprutych owiec. Razy wykonuje pomiary. Możemy wybrać, jak wiele takich punktów, pomiarów będzie, jak daleko będą się od siebie znajdować i tak dalej. To wszystko wpłynie zarówno na jakość, jak i oczywiście na obciążenie sprzętu. Promień pobiera informacje, dzięki którym możemy określić, jak zmienia się gęstość chmury w środku, w różnych jej miejscach i jak powinny zachowywać się kolejne promienie, ale już te świetlne. Bazą dla całej tej operacji jest prosty wzór, opisujący, jak zachowuje się światło przechodzące przez takie medium jak chmura. Prawo Pitka. Tak zwane prawo Beera. Takie trójwymiarowe, czy z angielskiego wolumetryczne, no i... chmury możemy później podziwiać chociażby w Death Stranding, który wykorzystuje technologię zapoczątkowaną jeszcze w Horizon. Swoją drogą to jest gameplay, który nagrałem w całości korzystając z GeForce Now. Gra odpalona na maksymalnych detalach działała mi w 100% płynnie i nie zwracałem żadnej uwagi na jakiekolwiek opóźnienia. A gdzie to są chmury?
wszystko fajnie, ale gdzie to są chmury? Dopiero początek, bo musicie wiedzieć, że już niedługo Nvidia wprowadzi do usługi serwery umieszczone w Warszawie. A więc połączenie z Polski będzie jeszcze szybsze niż jest teraz. A jak często możecie powiedzieć, że odpaliliście sobie nową grę na MacBooku albo lepiej, dzięki systemowi Android TV na telewizorze? Tak, sam telewizor wystarczy. Niebo to element, który dominuje każdą scenę z samego względu na to, jak wiele miejsca zajmuje. Jest wszędzie. Może być znajome, niebieskie, przyjazne, albo melancholijne, ponure, straszne, złudne. To jest Starfield, kurwa. No, tu faktycznie strasznie wygląda to niebo. Gra nie ma żadnych cieni, żadnego światła. Ja pierdolę, jak to paskudnie wygląda. Jeszcze. Może być dziwne, egzotyczne, inne. Zmiana samego nieba w danej scenie będzie miała kolosalny wpływ na nastrój, który wywołuje... To było na low? Nie, to było na maksymalnych na Nvidia, stary. A chmury potrafią być nie tylko wisienką na tym niebiańskim torcie, mogą go pokryć w całości. Wciąż jednak uwzględnienie realistycznie wyglądających chmur w grach wymaga pewnych wyrzeczeń i optymalizacji, chociażby wyświetlanie ich w niższej rozdzielczości, nawet czterokrotnie niższej niż reszta gry. O, zaraz zobaczy Bonkol. Zdarzam się z bliska, więc twórcy mogą sobie na takie sztuczki pozwolić. Co innego... O, Batman. Dym. Kiedy gramy w Batmana? Wideo, które pokazuje kilkadziesiąt różnych granatów dymnych z gier, zapewniło mi niesamowite... Volvo, nie? Przecież zrobiło teraz w tym nowym CES-ie tą technologię rozchodzenia się dymu, ale nie wiem, jak to finalnie wyszło. Ludzie się strasznie trailerem jarali, ja też go widziałem, wyglądało niesamowicie, ale tego CES-a dwa ludzie strasznie hejtują, nie? I te pokłady rozrywki. Kocham dym. To fascynujące, na jak wiele sposobów można stworzyć ten sam efekt, szczególnie kiedy ten efekt jest po prostu trudny. A tu są na przykład 2D, tak jakby planszy mi się wydaje, że jest dużo efektów 2D, nie? Takich map nałożonych na siebie. Chmurki pojawiające się znikąd to prawdziwy hit. No. Szczególnie, że coś takiego można dzisiaj osiągnąć, dosłownie odtwarzając w grze film z dymem i ostrożnie wtapiając go w otoczenie. Prawdziwy dym jest płynem. Nie cieczą, ale płynem. Tak samo jak ciecz podlega prawom fizyki czegoś, co płynie. I stworzenie właściwie zachowującego się dymu wymagałoby poświęcenia temu naprawdę sporej uwagi. Potrzeba prawdziwego pasjonata. Kogoś, kto lubi robić dym. Tak jak twórca gry Teardown. Pracy nad dymem widać, że było tu sporo. Wydaje się żywy, aktywnie płynie po pomieszczeniach i wylatuje przez tworzone przez gracza otwory. Jest też odpowiednio oświetlony, co jak już wiemy jest nie lada wyzwaniem, ale to jego zachowanie, szczególnie biorąc pod uwagę, że gracz dynamicznie niszczy otoczenie i tworzy nowe przejścia. Słuchajcie, dynamicznie. Dym dynamicznie. Przejścia robi największe wrażenie. Coś podobnego robił w końcu też CS2, znacząco poprawiając fizykę dymu, który we wcześniejszej odsłonie po prostu przechodził przez ściany. Teraz dym kłębi się wewnątrz ciasnych wnęk, zawija wokół ścian, a nawet daje się dziurawić przez pociski. Twórcy CS-a, jak widać po jednym z filmów deweloperskich, postawili na dym w formie wokseli. Trójwymiarowa siatka poziomu jest podzielona na takie woksele, trochę jak mapa w Minecrafcie, tylko że nie w tak dużej skali. Fakt, że elementy mapy są statyczne i sama mapa jest zresztą zamknięta i nie jakaś ogromna, pozwala dokonać części obliczeń już wcześniej, przed rozgrywką, a w samych wokselach rzeźbić później za pomocą tekstur, o których mówiliśmy wcześniej, żeby wykrzesać z nich kształt chmury. Pokazuje to zresztą świetnie wideo na kanale Acerola, który jako profesjonalista wziął sobie za cel zrekonstruowanie dymu samodzielnie. Wykorzystywał wiele trików zawartych chociażby w artykułach twórców Horizon, o których mówiliśmy wcześniej, przy okazji chmur. Było parę gier korzystających chociażby z systemu Nvidia Physics, które pozwalały na interakcję gracza z dymem. Było to wymagające dla komputera, ale pokazywało, jak duże pole do rozwoju oprócz grafiki jest w grach. Przykłady z Batmana, praktycznie z każdej części, czy nawet... To są takie małe szczegóły, których teoretycznie nie zauważysz, ale jak są dobrze zrobione, to dodadzą grze takiej głębi, jakiej nie będzie miała żadna inna.
którego Assassin's Creed 4 Black Flag do dzisiaj robią wrażenie, zupełnie jak jakieś detale wyłapywane w grach Rockstara. Zresztą Black Flag możecie sami bardzo szybko sprawdzić i przekonać się, jak to działa. Tak, zgadliście, dzięki graniu w chmurze na www.nowocna.pl. Co ja mogę poradzić na to, że po prostu uzależniający jest fakt, że mogę odpalić każdą grę bez... Bez kitu teraz to strzeliłem, że to jest materiał sponsorowany NVIDII do grania w chmurze. Kurwa, ale dobre. Chłopie, jakie bez dobre. Bez pobierania, bez instalowania, po prostu natychmiast. To jest uzależniające. Kocham uruchamiać gry. Kolejne sztuczki, które pozwalają pogłębić realizm niższym kosztem, są cały czas tworzone. Niedawno... Ej, nie wyczaiłem tego, nie? Bez kitu, nie wyczaiłem tego. Head to ma kurwa jednak łeb, chociaż nie? Chociażby można było zobaczyć sposób, w jaki renderowane są chmury dymu w grze Skull and Bones, swoją drogą trochę takim duchowym spadkobiercy, Black Flag. Prace na temat renderowania chmur potrafią być bardzo, bardzo świeże. W zeszłym roku powstał na przykład wykład o trójwymiarowych obłokach z Gran Turismo 7. Wciąż zadziwia mnie, jak wiele pracy i analizy może być włożone w odtworzenie jednego, tak wydawałoby się, prostego elementu rzeczywistości. Biorąc pod uwagę, jak daleko do przodu posunęliśmy się przez ostatnie 10 lat, ciekawie będzie zobaczyć, gdzie będą chmury, dymy i inne rozmaitości świata za kolejną dekadę w grach wideo. Ja wam powiem, gdzie będą dymy w grach wideo za kolejną dekadę. Wiecie, gdzie są teraz dymy w filmach, serialach i muzyce? O co są dymy? To będziecie mieć dymy w grach wideo. Przygotujcie się na tą falę, do nie? Ale to nie będzie miało nic wspólnego z dymem, ani z chmurą. Tak to skwituje, widzowie, tak to skwituje. Boom, szakalaka!